Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gorzów Wielkopolski, Beata Orłowska kłania się nisko. Szanowni Państwo, jak co miesiąc spotykamy się, by omówić sobie ciekawą, interesującą książkę. Dzisiaj naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witamy serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. A tematem naszego dzisiejszego spotkania jest książka pana profesora Polska, Dzieje państwa i narodu. Serdecznie chcemy państwa zachęcić do zapoznania się z tą publikacją, przeczytania jej, ponieważ jest to jak gdyby pigułka historii Polski dla tych szczególnie, którzy troszeczkę do historii podchodzą tak ostrożnie, tak? Starają się mówić, że to jest zbyt dużo, zbyt wiele faktów, nie wszyscy do tej historii tak potrafią podejść pozytywnie, a ta książka powoduje, że można się w historii zakochać. Panie profesorze, jak to się robi, żeby z wielką chęcią sięgać po historię, zaglądać do tej historii i zainteresować się historią, która często w szkole nie zawsze jest takim przedmiotem, no do końca lubianym? Bardzo dziękuję pani profesor za zaproszenie do udziału po raz kolejny w debatach czy też spotkaniach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim. I odpowiadając od razu na to pytanie, to no cóż, może trochę górnolotnie mówiąc, jak to robić. No po prostu trzeba najpierw kochać, czy jak to woli, z pasją podchodzić do tego tematu. Tutaj mówimy o historii Polski, a więc z pasją do historii Polski i starać się tą pasję przekazać, bo istotnie tak jest. Ja często spotykam się przy różnych okazjach, także spotkań autorskich, które mam gdzieś w różnych miejscach Polski z takiej czy innej okazji, że ludzie podchodzą i mówią, wie pan, no bo ja miałam historię w szkole, ale to nie było tak ciekawe, nudne było i trochę zniechęcające i dopiero teraz odkryłem. No cóż, no, można powiedzieć, po pierwsze, lepiej późno niż wcale, a po drugie, no rzeczywiście, to zresztą z każdym przedmiotem w szkole tak jest, że jeżeli mamy szczęścia, ja rzeczywiście miałem szczęście i w szkole podstawowej, i w średniej, że spotkałem nauczycielki z pasją, gdy chodzi o historię, no to jest łatwiej i ten cel mi przyświecał, aby po pierwsze czytelnika nie zniechęcić, a po drugie, żeby go zachęcić do poznania historii Polski. Ja nie mam złudzeń co do tego, że ta historia Polski, ponieważ jest tak wielobarwna, tak wielopłaszczyznowa, że można zainteresować całością wszystkich czytelników, więc też miałem z tyłu głowy taką myśl, że z pewnością każdy będzie, bo to jest naturalne, każdy będzie pochylał się ze szczególnym zainteresowaniem do takich poszczególnych epok. Niektórzy lubią bardziej średniowiecze, niektórzy wojny XVII wieku, a niektórzy z kolei wiek XX z dramatycznymi zwrotami akcji, mówiąc tak bardziej filmowo. Ta książka, o której dzisiaj mówimy, jej zaletą jest także ta warstwa ikonograficzna. Ona dzięki staraniom wydawnictwa Bellona rzeczywiście została bogato ilustrowana. Jeżeli ktoś zna rynek książki, zwłaszcza tej dotyczącej historii Polski, bo syntez dziejów Polski jest przecież trochę na rynku, to jest ta książka, którą pani profesor ma teraz w ręku. Ona jest takim pośrednim, można powiedzieć, rozwiązaniem, bo z jednej strony no nie jest to taka, mówiąc potocznie, super naukowa książka, a z drugiej strony nie jest to takie albumowe wydawnictwo. Ona jest rzeczywiście bogato ilustrowana, ale nie jest to także wagowo, tutaj może zachęćmy czytelników, nie jest to ciężka książka, by ją da się utrzymać w ręku, jak widać, bez większego wysiłku. No i rzeczywiście ona, tam mamy wszystko, bo to jest historia, która opowiada o tej historii, którą zazwyczaj kojarzymy, jeżeli mówimy używamy słowa historia, więc dzieje polityczne i militarne, czy ustrojowe, ale także jest dużo o kulturze, bo to jest zresztą także jeden z celów tej książki, żeby pokazać, że kultura, bo często jest tak w syntezach dziejów Polski, że przerzucamy te rozdziały o kulturze, no można powiedzieć, dość pobieżnie, albo w ogóle pomijamy, szukając rozdziałów o wojnach, o konstytucjach i zmianach rządu. Natomiast ja chciałem pokazać, że ta kultura daje nam coś, co uczenie się nazywa historią długiego trwania, że dzięki
kulturze, dzięki zachowaniu też suwerenności kulturowej, czy jak to niektórzy mówią, też bezpieczeństwa kulturowego, czyli pewnej takiej naszej sfery wyłącznej dla nas, jako pewnej wspólnoty kulturowej, my przetrwaliśmy jako wspólnota. Jak wiemy, nie było łatwo okres rozbiorów, dramatyczny wiek XX, kiedy właściwie naród polski został skazany na śmierć. Jak wiemy, była próba wykonania tego wyroku i zarówno przez Niemców, jak i przez Sowietów w czasie II wojny światowej, ale przetrwaliśmy i potem także po 1945 roku byliśmy w stanie zachować to, co najcenniejsze, czyli naszą tożsamość właśnie dzięki kulturze szeroko rozumianej, pewnemu dziedzictwu duchowemu, dziedzictwu kulturowemu, które nie jest dodatkiem do czegoś, tylko stanowi naszą istotę. To, że my porozumiewamy się na przykład takim językiem, czy też używamy w komputerach takiej czcionki łacińskiej, a nie innej, to stanowi naszą codzienność. My, można powiedzieć, w niej się poruszamy i nie za bardzo także odkrywamy, czy zwracamy na to uwagę. I dobrze w sumie, bo to jest naturalne środowisko, ale warto od czasu do czasu przypomnieć o tym, że to nie było łatwo utrzymać, o tym, że to się kształtowało i trzeba było także być odpornym na różne próby agresji, także w tym wymiarze kulturowym. A więc, krótko mówiąc, mamy w tej historii zarówno dzieje polityczne, wojskowe, ustrojowe, ale także kulturowe dla tych, którzy są zainteresowani gospodarką i sprawami podatkowymi. Także te wątki się znajdują w tej książce, aczkolwiek one nie są dominujące. No a poza tym, jak już wspomniałem, dzięki pracy redakcyjnej wydawnictwa książka jest zaopatrzona także w mapy, w różne wykresy i ilustracje. To nie jest oczywiście podręcznik szkolny, ale wiem, że różne kuratoria w Polsce też zachęcają czy zalecają tą publikację jako lekturę uzupełniającą do historii w szkołach. No cóż, jako autor mogę powiedzieć, polecam i wyrazić nadzieję, że cel, który mi przyświecał, czyli żeby zachęcić przede wszystkim czytelników, aby dalej jeszcze poszerzali swoją wiedzę w zakresie historii Polski, że on zostanie osiągnięty. I bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor, że dzięki temu spotkaniu, mam nadzieję, ta informacja o tej książce dotrze do szerszej jeszcze grupy naszych widzów i potencjalnych czytelników. No i zachęcamy bardzo serdecznie, ponieważ tak jak wspomniałam, to jest taka Polska w pigułce, bardzo istotna, bo właśnie po to, żeby zachęcić, zainteresować jakimiś obszarami, tematami, to pozwoli jak gdyby sięgnąć dalej, sięgnąć głębiej. Ale to, co pan profesor powiedział, jest bardzo ważne, bo jak gdyby ta książka podkreśla i zwraca uwagę jak gdyby na ten fakt, że nigdy nie zrezygnowaliśmy z tej swojej suwerenności. Ta książka też stara się w takiej pigułce, ale odpowiadać na różne pytania, które nas nurtują często, a na które czasami nawet nie mamy czasu poszukiwać odpowiedzi w wielkich tomach historycznych związanych chociażby z tym, jak frapujące były te pytania, jak to się stało, że dwa razy przechodziliśmy próbę grobu chociażby, tak, że znikaliśmy właściwie. Dwa razy doświadczaliśmy prawa tego zmartwychwstania, czyli pojawiania się na nowo w tej cywilizacji, jak gdyby odzyskując swoją tożsamość i pokazując tę tożsamość, bo teoretycznie myśmy ją mieli, natomiast nie mogliśmy jej prezentować i nie byliśmy w stanie, bo jak gdyby nie istnieliśmy na mapie, tak? Oczywiście też czasami zadajemy sobie takie pytania, czy naród polski przed i po II wojnie światowej to jest ten sam naród, czy to jest zupełnie inny naród, który odbudował się w zupełnie innej perspektywie, ale też poprzez doświadczanie jakże trudnych elementów historycznych potrafił jednak podnieść się i zbudować coś nowego, bazując na właśnie tym dorobku kulturowym, bo jednak mimo wszystko podkreślmy, że często traktujemy go marginalnie, a jednak jest kluczowy w tym procesie zachowania tożsamości. Więc tutaj chociażby tego typu pytania, czy kwestia tego, co oznacza ta trzecia niepodległość. Pan profesor stara się jak gdyby czytelnikowi wyjaśnić i próbować odpowiedzieć w prosty sposób na te pytania, żeby mógł on poszukiwać dalej czy zgłębiać te tematy. I to myślę jest wartość dodana tej publikacji, że jak gdyby każdy czytelnik, czy książka może trafić do każdego czytelnika, nie? Że nie jest właśnie napisana takim językiem wysoce naukowym, nazwijmy to, gdzie często to też zniechęca czytelników potencjalnych. Oczywiście te publikacje też mają wartość, nie? Natomiast jak gdyby one zniechęcają właśnie jeszcze do tej historii. A ta książka, szanowni państwo, ona zachęca do tego, żeby sięgać dalej, sięgać głębiej i myślę, że to, panie profesorze, jest ta wartość dodana, nie? Bardzo dziękuję za te słowa i ja chciałem podkreślić, no cóż,
Tutaj to jest rzeczywiście, to nie jest historia pisana tylko i wyłącznie dla specjalistów. Staram się no właśnie trafiać do tych, którzy no, na co dzień po prostu no, interesują się historią Polski i coś wiedzą, chcieliby pogłębić tą wiedzę i mają taką propozycję. A z drugiej strony też nie jest to historia, czy nie jest to ujęcie, które goni za taką tanią sensacją. To znaczy czytelnik nie znajdzie tu różnych legend i klekt typu Wielka Lechia, czy też, nie wiem, dzieje różnych burzliwych romansów w poszczególnych polskich dynastiach. To polski rynek jest, można powiedzieć, dobrze nasycony tego typu publikacjami. Ale z drugiej strony to jest właśnie też pokazanie tego, co stanowi zawsze istotę historii, no bo ludzie się zastanawiają, ale co to jest historia? No historia, ja zawsze tłumaczę, najkrócej to jest zmiana. To jest pokazanie pewnych zmian. I tak jak pani profesor wspomniała, my mieliśmy te dramatyczne zmiany w naszych dziejach, bo zauważmy, ginęliśmy jako państwo pod koniec XVIII wieku w sytuacji, kiedy właściwie narodem polskim była dość wąska grupa społeczna, czytaj szlachta. Chociaż w warunkach europejskich i tak ona była dość liczna, bo niektórzy historycy mówią, że 15% społeczeństwa, co na warunki europejskie wtedy to było coś, ale jednak to była wąska grupa społeczna. Ale odzyskiwaliśmy niepodległość w 1918 roku, w momencie, kiedy naród polski liczył już kilkadziesiąt milionów ludzi. Ludzi uświadomionych, którzy wiedzieli, że nawet z tych warstw tak zwanych niższych społecznych, mówię tutaj o chłopach czy jakichś drobnych uboższych mieszczanach, że oni wiedzieli, że są Polakami i warto za tą Polskę ginąć, czemu dali dowód na przykład w roku 1920, bo przecież zwycięstwo pod Warszawą tak naprawdę było zwycięstwem polskiego żołnierza, który no, gro polskiej armii, jak wiadomo, to pochodziło ze wsi, więc to byli ludzie, którzy nie rzucili broni w momencie, kiedy trzeba było naprawdę ryzykować życiem, tylko bronili tej Polski. I może, jak wiemy, armia, która szła ze wschodu, nazywała się oficjalnie chłopsko-robotnicza Armia Czerwona, ale jednak Polska była tą wartością najwyższą. No i potem ten dramatyczny okres po 1939 roku. Jednak też się podnosimy. Też rzeczywiście, mimo że elity zostały przetrzebione dramatycznie w czasie II wojny światowej, ale jednak odtwarzamy się jako naród, który ma pewien kod kulturowy. Nie było łatwo, o tym piszę na kartach tej książki, że trzeba było ponosić ofiary, że to nie przyszło samo z siebie, ale efekt był taki, że w sierpniu 80 roku ten naród, no właśnie, naród, który też nie był właśnie wąsko elitarny, tylko ludzie, robotnicy, którzy strajkowali czy na Wybrzeżu, czy na Śląsku, oni czuli, że nie tylko chodzi o wydłużenie urlopów czy dodatki do płac, tylko o coś więcej jeszcze chodzi w tych protestach, w tym wielkim ruchu, de facto ruchu narodowym, który tworzył się pod nazwą Solidarności. Wielka Konfederacja, jak niektórzy mówią, na rzecz niepodległości. No i potem te dzieje po 89 roku. Ja staram się czytelnika tylko też zachęcić do pewnej perspektywy czasowej, bo my jesteśmy tak zanurzeni w tej teraźniejszości i nie widzimy pewnych takich dłuższych perspektyw. No zdajmy sobie sprawę, że po 89 roku to już jest czas o 1/3 dłuższy niż trwała cała II Rzeczpospolita. Już jest ponad 30 lat, okres jednego pokolenia, więc znowu zmiana. Co się zmieniło po 89 roku? Ja nie kreślę scenariuszy alternatywnych, bo to oczywiście jest taki osobny rodzaj pisarstwa parahistorycznego, który, tak jak mówię, jest na polskim rynku obecny, ale staram się, żeby każdy z czytelników miał taką refleksję, bo powinna skłaniać do refleksji taka synteza, a może by trzeba było zrobić coś inaczej? Czy może moglibyśmy, bazując na tych doświadczeniach, które mamy, też robić dzisiaj coś inaczej? Na tym polega nauka z historii. To są takie słowa, które ja bardzo lubię cytować Józefa Szujskiego, takiego wielkiego XIX-wiecznego polskiego historyka, okres rozbiorów, ale on mówił tak, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. Czyli jeżeli ktoś się nauczy błędnej historii, to będzie też błędne wnioski w dniu dzisiejszym wyciągał, także dla materii politycznej i odwrotnie.
ta historia prawdziwa stanowi podstawę dla właściwie prowadzonej polityki. Tutaj na koniec, ponieważ gromadzi nas w końcu Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, trzeba powiedzieć, że też w tej książce, którą pani profesor tak cierpliwie trzyma przed sobą teraz, jest taki wątek, który można by nazwać taką dyplomacją publiczną. Ja piszę o tym, że, bo ten wątek często nam znika, że Rzeczpospolita była przez długi okres czasu atrakcyjnym modelem ustrojowym, kulturowym, w sensie kultury politycznej dla krajów ościennych. Dla tych, którzy na przykład niekoniecznie się do tego przyznają, także dzisiaj, od na przykład w XVII wieku niemiecka szlachta i niemieckie mieszczaństwo królewca w księstwie pruskim przez długi czas patrzyło na Warszawę, na Rzeczpospolitą, jako na taką oazę wolności i ładu prawnego. Nawet wtedy, kiedy Hohenzollernowie zrzucili zwierzchność lędną koronę nad księstwem pruskim po potopie, to jednak właśnie niemiecka szlachta, na przykład Kalkstein, słynny Kalkstein, oni instynktownie patrzyli na Polskę jako na taką oazę właściwie pojętej wolności, ładu prawnego, a nie ten okrutny, bezwzględny absolutyzm, który Brandenburczycy przyniesie do księstwa pruskiego. A w tym samym czasie, mówimy o drugiej połowie XVII wieku, Wielkim Księstwem Moskiewskim oznaką przynależności do elity intelektualnej była znajomość języka polskiego. A więc to na przykład, że chłopi z Wielkiego Księstwa Moskiewskiego z Rosji także w XVIII wieku uciekali na terytorium Rzeczypospolitej, bo tam mimo istnienia pańszczyzny, dzisiaj tak często w straszliwych barwach przedstawianych, oni tam czuli, że tam będzie lepiej, tam jednak będzie dla nich też jakaś wolność, jakaś przestrzeń wolności. To wszystko świadczy o tym, że mamy czym się pochwalić. Mamy się czym pochwalić także w tym, co dzisiaj się ładnie nazywa tym soft power, a która jest częścią przecież dyplomacji, szeroko pojętej dyplomacji publicznej, aby ten wizerunek Polski i nie tylko budować na zasadzie reagowania na oczywiste przekłamania i dyfamacje typu polskie obozy zagłady, ale też pokazywać troszkę bardziej tak, jakby to powiedzieć, ofensywnie, to znaczy pokazywać, że my byliśmy takim punktem odniesienia do naśladowania przez te nacje, które potem już oczywiście w XIX-XX wieku o tym zapomniały z przyczyn ideologicznych. Ale to jest fakt historyczny, o którym warto przypomnieć i na kartach tej książki także czytelnik znajdzie takie wątki. Właśnie, panie profesorze, bo myślę, że też warto podkreślić, że w tej książce, czy prezentacja w taki sposób faktów historycznych, tej dyplomacji publicznej, ale też jak gdyby tego elementu dyplomacji historycznej, która jest bardzo istotna w procesie kształtowania całej dyplomacji i spojrzenia na państwo, ten sposób przedstawienia tych różnych faktów pozwala jak gdyby każdemu czytelnikowi troszeczkę sobie poukładać to wszystko, bo to jest w takiej pigułce i jak gdyby te fakty i ta perspektywa dłuższa, która powoduje, że pewne rzeczy wynikają z innych rzeczy, na które nie zawsze jesteśmy w stanie zwrócić uwagę, bo mamy natłok różnych informacji, to właśnie ta książka pozwala zrozumieć ten element, ten wątek pewnej kolejności faktów, które się pojawiają. Także myślę, panie profesorze, że naprawdę będzie ona zachętą dla bardzo wielu, którzy podchodzili jak do jeża troszeczkę do historii, żeby się nią zainteresować, a szczególnie tymi faktami, które są ważne dla wielu, bo wiemy, że w różnym okresie różnymi faktami się interesujemy, gdzieś nas coś zainteresuje i chcemy to zgłębić i myślę, zachęcamy, szanowni państwo, do zapoznania się tej książki. Z tą książką jest pięknie wydana, także dziękujemy też wydawnictwu Bellona, które tutaj naprawdę wydało piękną publikację za udostępnienie nam jej, byśmy mogli ją państwu dzisiaj pokazać, nie mówić tylko hipotetycznie o książce, ale również trzymać ją w ręku. Ja ją trzymam, faktycznie jest pięknie wydana w twardej oprawie, bogato ilustrowana zarówno w mapy, jak i w zdjęcia, w różnego rodzaju rysunki, co też ułatwia jak gdyby percepcję pewnych faktów historycznych, uświadamia chociażby pewne zmiany granic i różnego rodzaju elementy. Także szanowni państwo, zachęcamy jeszcze raz, mamy nadzieję, że sięgniecie po tą książkę, bo warta jest tego, aby się z nią zapoznać i pokochać historię, bo to jest kolejny krok, kolejny element do tego, abyśmy poznali swoją przeszłość, widząc na tle tej przeszłości swoją przyszłość, bo to jest ważne dla państwa i narodu. Nasza tożsamość, nasza kultura jest tym istotnym elementem, który składa się na to, że jesteśmy i że będziemy, cały czas będziemy. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję pani profesor za te wszystkie bardzo miłe słowa. Ja tylko kończąc wątek międzynarodowy mogę tutaj tylko poinformować, że ta książka już jest tłumaczona na język ukraiński, tak aby też, no jak wiemy, mamy wśród nas wielu obywateli Ukrainy, jak wiemy, oni byli wśród nas i są wśród nas jeszcze przed wybuchem tej wojny rozpętanej rok temu przez Rosję, ale jak wiemy, ta społeczność ukraińska także powiększyła się z powodu tej agresji, więc chodzi także, żeby do nich trafić, tym bardziej, że przecież losy tych dwóch narodów splotły się przez długie wieki, były wielkie, wielkie karty w tej wspólnej historii, o których przypomina mi także te dramatyczne, te krwawe, niestety też o tym trzeba powiedzieć, ale no, mówię, najciekawsza jest prawda, tak jak pisał Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa, więc tej ciekawości nie chciałem, czy prawa do tej ciekawości nie chciałem pozbawić czytelników. Bardzo dziękuję jeszcze raz pani profesor za umożliwienie tej prezentacji tej książki. No i powtórzę moje życzenie i nieśmiałą nadzieję, że trafi ona do wielu z tych, którzy dzisiaj czy w późniejszym okresie nas słuchają. Jeszcze raz dziękuję za uwagę. My też mamy taką nadzieję. Panie profesorze, dziękujemy jeszcze raz serdecznie za spotkanie. Gratulujemy publikacji. Czekamy na kolejne, bo mamy nadzieję, że ta historia będzie bliżej nas dzięki właśnie publikacjom pana profesora. Dziękujemy wydawnictwu Bellona jeszcze raz za piękną publikację i przekazanie nam książki do prezentacji. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, i do następnego spotkania. Dziękujemy państwu serdecznie za dzisiaj. Do zobaczenia. Dziękuję.